Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Boże Słowo jest niejednokrotnie trudne do przyjęcia. Czasami wszystko w słuchaczach buntuje się, aby tylko nie dopuścić do serca słowa, które kieruje do nas Bóg. Tak było ze słuchaczami Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Odrzucają oni Chrystusowe orędzie, bo wolą tkwić w kajdanach własnego świata, który przecież tak długo budowali. Widzimy, że postawa ta stopniowo prowadzi nie tylko do odrzucenia Jezusa i Jego nauki, ale nawet do Jego zamordowania. W tym czasie Wielkiego Postu zwróćmy nasze serca do Boga. O wiele częściej słuchajmy Słowa Bożego, aby chłonąć Bożą mądrość, która wskazuje drogę i nadaje naszemu życiu sens. Tak ważne jest dla nas, chrześcijan, nieustanne trwanie w obecności Boga i zasłuchanie się w Jego głosie. To Słowo przecież nas formuje, nadaje nam właściwy kształt. Te liczne uzdrowienia i wskrzeszenia, o których czytaliśmy w poprzednich tygodniach, miały utwierdzić nas w przekonaniu, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym. A słowa, które wypowiada, są prawdą i rzeczywiście dają życie wieczne. Za kilka dni rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia i będziemy się musieli opowiedzieć, po której stronie konfliktu staniemy. Czy przyłączymy się do tych, którzy będą wołali Hosanna synowi Dawida, czy do tych, co będą krzyczeć ukrzyżuj go? Czasu na podjęcie decyzji jest niewiele, coraz mniej.